i witamy w kolejnej części Drogi do Brązu. No, idzie nam szybciej spadanie niż awansowanie, to fakt. Wiesz, jak już dojdziemy do tego brązu, będzie, to będzie się można w końcu pobawić. Dawno nie grałem w Złocie z tobą. Myśmy kiedykolwiek byli w Złocie? Nie? No nie. Debiut. Jest nasz debiut w Lidze Złotej. Miałem kolegę, który nie bardzo ogarniał, jakie są ligi w StarCraftie, bo nie grał. Ale wiedział, że ja lubię grać. To byłem już bodajże w Platynie wtedy. To życzył mi na urodziny awansu do Ligi Złotej. No i uspełniło się, tylko nie wiem, dlaczego mnie pociągnął razem z tobą. Kurde. Dobra, czekamy. Na wspaniałych przeciwników z Ligi Złotej. Będziemy to dostawać teraz. Skillex. Nie no, jak ten będzie miał skill naprawdę, to po nas. Dragon. Ale obaj są ze złota. Co są za obrazki? Chyba nie znam. Zresztą ja dużo tej gry teraz nie znam, więc... To jest Ghost i Kerrigan. Nie no, wiem co to są za postacie, ale... za co się dostaje takie obrazki? Ghosta tam za... któryś tam level bicia Terranum 23, czy któryś? No. Co? Kurde, co nie odpisać? Jakiemu to w ogóle jest? Hiszpański, włoski? Czekaj. Okej. Gdzie tam to jest? Co? Mam pomysł na Uber strategię. Jaka to strategia? Robimy TT drop, ja i ty jednego. Myślę, że nie wybronimy niczego. Wiem, ale to będzie śmieszne. Robimy? No. Okej. Okay. Zobaczymy kto więcej straca. Okej, okay, to już nie jest droga do Ligi Maszy, to jest droga do tego, kto mniej straci. No ja, co on... Nie wiem, po rumuńsku gadają. Pewnie jak potem to wkleję do Google Translate'a, to się dowiem coś na swój temat. Dobra, co ty z ergu masz, oprócz imby? Pula masz prawie skończonego na przykład. Wow. Zagapiłem się. Przyleciał mi tu tym worem i wisi. Dobra, możemy się bawić w ten sposób. Wszystko bardzo późne. Więc Kici, czy grałeś w StarCrafta nasze ostatnie gry? Grałem, mówiłem chyba, nie? Wcześniej, że z kumplem to tam dzieliłem konto. Czy... A, no tak, to chmuniałem. Sorry, moja pamięć nie jest taka jak kiedyś, już stary jestem. W srebrze. Ale jeden na jeden nic, tylko jeszcze dłużej. No ja grałem trochę jeden na jeden, chyba nawet coś wygrałem. To jest dla mnie niesamowite osiągnięcie. We are one.
świetnie. A tym razem postawiłem robo przed Darkshine'em. Zobaczymy, czy wyjdzie coś lepiej. W sumie to całkiem nieźle się zgrało, jeżeli chodzi o minerały. Już masz tutaj. Darkshine sam. Ups, dobra. Ty dostaniesz się do końca gry, probo. Co? Skan, patrz, skan, ale nie widzisz Rajna. Nie widzisz Rajna, nie. War Prisma też wypadają, wychodzą z głowy, nie zobaczy. O, tak miło. Już to u mnie. Gdzie to War Prism poleciał tutaj? To rób u siebie darki, a ja polecę do mnie. Nie wiem, czy zdążę zrobić jednego darka. Dobrze. Jadę mu tą War Prism do środka. Jeszcze może dwa zaloty uda mi się zrobić. Nie uda mi się, właśnie z tego pelona zostawiłem. Kurde, dwie ostatnie próby mi zabił. Da, po prostu będę budynki rozwalał chyba. O. Chcę się pakować z rób, bo to mina jest. Wiem, widziałem. I stracimy jednego dina na minie. Ja nie mam proby już żadnej. A nie, czekaj, mam chyba. Tylko nie wiem gdzie. Kurde, a nie, to Warpiece zajmuje dwa supleja, nieważne. Most exciting game ever. Jakby miał tyrana, to bym sobie polatał jakimś budynkiem. Tak, i... Może tu jest mina gdzieś. No ale mina nie ma detekcji. Wiem, ale on może skanować.
się te budynki skończą. Jak się skończą budynki, to się wszystko skończy. Dobra, ja już to wyszedł dzień. Teraz podniósł tego. Kurde, coś co lata i coś strzela do góry. Czemu darki nie skończą? Ty Archona mogłem zrobić. Ja pierdolę. I co by ci Archon dał? On zniszczyłby mu to około. To on by tymi riperami cię zniszczył. No ale by miał jeszcze jednego darka. Znaczy to i tak by było w dupę, ale... No, tak. Podejrzewam, że dzisiaj już nic nie wygramy, ale została jeszcze jedna gra, więc kto wie. Do usłyszenia w kolejnej grze.